Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Teraz jestem Biała z Dlanek, Polish Trap Tutorial OST. Ja nie wiedziałem, kurwa, czy to jest filmik, czy to jest jakiś numer, ale postanowiłem to nagrać, bo ziomal mi powiedział na Discordzie, że to jest numer, więc mówię, nagram. Mamy 23:20 w momencie nagrywania. Wróciłem z roboty, płyta Białasa, Polon, dzisiaj o północy na Twitchu. Tutaj macie Twitcha u góry, więc wbijajcie, jak oglądacie ten filmik, więc to pewnie wtedy widzicie. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to płynie, skoro jest to kawałek w końcu, to zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Jutro sprawdzajcie kanał, minimum 3 odcinki wpadną nowe. No i co, nie było żadnego odcinka w tym tygodniu so far, przez to, że nie było tak naprawdę czego nagrywać, nie było nic z nowości takiego wow, więc nic nie nagrywałem, nie chciałem na siłę też nic nagrywać. I lecimy z tym. Jak jesteś nowy, zostaw lajka, subskrypcję i komentarz i lecimy z tym. Polish Trap Tutorial OST, let's go. Bandę zbierają się fałszywe kurwy, sami osrani, no to chodzą w paru. Wiem jak to gówno wygląda od kuchni, bo wam pajace nasrałem do garów. Nie, to niezły wers. Ale ja nie wiem, czy to będzie na płycie, czy nie. Jeśli ten kawałek jest na płycie, to jeszcze spoilerowałem płytę. Ale jak nie będzie, to zrobiłem dobry ruch. To chodzą w paru. Wiem jak to gówno wygląda od kuchni, bo wam pajace nasrałem do garów. Musicie się przebranżowić jak wini, bo rzeczywistość was kurwa zaboli. Musicie prze... Ja wiem, że to nie jest żaden przytyk do winiego, żaden atak, tak mi się przynajmniej wydaje. Musicie się przebranżowić jak wini, bo... Nasrałem do garów. Musicie się przebranżowić jak wini, bo rzeczywistość was kurwa zaboli. Bo rzeczywistość was kurwa zaboli. No generalnie kto nie wiedział, znaczy raczej każdy kojarzy winiego z muzyką. Wydaje mi się, że mało kto go kojarzy z wywiadów w aucie. Chociaż może jakoś wiele... No bo wini generalnie był kiedyś hype manem, tak? Soboty, jakimś takim, wiecie, kurwa, ziomalem z sobotą, ktoś jeszcze sam nawijał kawałki. Te Białas sugeruje, że rzeczywistość może zaboleć i przebranżowicie się, powiedzmy, nie wiem, tak jak Vini tutaj przedstawiony, wzięty pod uwagę na wywiady w samochodzie, aniżeli robienie muzyki, co nie? Taki, no, spoko wers, ale nie wiem, czy to jest przytyk do Viniego, czy po prostu Vini został uznany jako porównanie. Wydaje mi się, że ta druga opcja jest realna. Nasrałem do garów, musicie się przebranżowić jak wini, bo rzeczywistość was kurwa zaboli. Z czyimś chujem się na łby zamienili, czekajcie, sprawdzę w gaciach czy nie z moim. Bandy z... Baras, baras, type shit. Kurwa zaboli, z czyimś chujem się na łby zamienili, czekajcie, sprawdzę w gaciach czy nie z moim. Bandy zbierają się fałszywe kurwy, sami osrani, no to chodzą w paru. Wiem Fajny jak... beat, ten beat jest taki kurwa wzniosły, taki dumny, nie? Humble type shit, nie? Humble type shit, taki, że nie wiem, jesteś kurwa rycerzem w 800 roku i wjeżdżasz na koniu w skurwiela, nie? Type shit. To gówno wygląda od kuchni, bo wam pajace nasrałem do garów. Musicie się przebranżowić jak wini, bo rzeczywistość was kurwa zaboli. Z czyimś chujem się na łby zamienili, czekajcie, sprawdzę w gaciach czy nie z moim. Pisałem teksty fejmowym raperom, w końcu oficjalnie do któryś powiedział. Miałem być mentorem w programie Netflixa, ale to pierdolę, choć nic do nich nie mam. Okej, jest taki program na Netflixie o raperach i w ogóle tam B2S, Dziarma biorą udział. Soku albo Ostry, chyba Soku, tak? Biorą udział w tym jury. Wiem, że dużo moich widzów próbuje swoich sił, więc pozdro dla was wariaty, mam nadzieję, że wygracie. I powiecie tak, pozdro Muzyka TV, nie wierzyłeś ode mnie od podszewki. A druga sprawa, że w końcu raperzy przyznali się do tego, że ghostwriting był czymś, czym Bariała się zajmował i pisał im teksty. Ktoś się przyzna, nie? Czy to jest jakby generalnie follow-up? Taki bezpośredni kurwa follow-up do tego wersu, że White powiedział na tym disie, że napisał mu, że dwie linijki na Pretty Boyach, jakoś tak to było. Nie wiem, czy to jest do tego follow-up, czy ktoś jeszcze powiedział to publicznie, może nie wiem, może nie słyszałem, ale jeśli ktoś tak powiedział, to spoko wers. Któryś powiedział, miałem być mentorem w programie Netflixa, ale to pierdolę, choć nic do nich nie mam. Jestem w opozycji do Ej, całej. ale widzicie, jak gwiazd dojrzał? Kiedyś powiedział, ale ich pierdolę, kropka. A nie, ich pierdolę, ale nic do nich nie mam. Tak, widzicie, jak on dojrzał, kurwa? Jebany. Mentorem w programie Netflixa, ale to pierdolę, choć nic do nich nie mam. Jestem w opozycji do całej branży, ja dupy nie liżę za bycie w reklamach. Ja po to, żeby zarabiać pieniądze, nie będę się kurwa sprzedawać, nie biała. Kurwa, czekaj, czekaj, jeszcze raz. Ale to pierdolę, choć nic do nich nie mam. Jestem w opozycji do całej branży, ja dupy nie liżę za bycie w reklamach. Ja po to, żeby zarabiać pieniądze, nie będę się kurwa sprzedawać, nie. Kurwa, no wielu jest takich raperów, którzy biorą udział w reklamach, więc jest to tak naprawdę atak. Nie wiem, czy atak, może bardziej przytyk w stronę nie indywidualizmu jednego, tylko po prostu większej grupy odbiorczej, nie? Większej ilości raperów, bo wydaje mi się, że ile raperów w reklamach zagrało, to jest kurwa. No niezliczona ilość, nie? No tak teraz pomyślałem losowo, to już mam pięciu w głowie, co nie? Więc kurwa.
No ale no nie wiem w sumie, czy to jest takie sprzedawanie siebie. Low key jest, nie? Jak jest, bierzesz reklamy i w ogóle generalnie też Białas w innych czasach się chował i inne wartości tak naprawdę kierowały jego lifestyle i kurwa światopogląd rapowy, więc jakby jest to zrozumiałe, że on może być o to zły. Jednakże w tych czasach wszystko jest mocno skomercjalizowane i wydaje mi się, że branie udziału w reklamach to tylko... Gdybyś po prostu nie wziął tej reklamy i nie wziął udziału w tej reklamie, trochę byś zwaistował swój prime time, bym tak powiedział, Loki, ale ja też żyję w innych czasach, mam tak naprawdę, wyznaję minimalnie inne zasady z uwagi na to, że urodziłem się teraz w czasach współczesnych, aniżeli wcześniej i generalnie ten taki kurwa hip-hopowy, rapowy lifestyle jest mi nieznany, chociaż wydaje mi się, że dużo raperów, chociaż nie wiem, czy raperów, może teraz pierdolę głupoty. Nie wiem, czy raperzy z Ameryki w takich latach 90. brali udział. Wiem, że na pewno koszykarze, piłkarze, sportowcy zawsze brali. No to jest kurwa totalnie inny temat. Nie wiem, czy raperzy brali reklamę, tak chciałem powiedzieć. Więc nie wiem, czy kiedyś to było nienormalne i teraz się stało. Czy po prostu kiedyś też tak było, teraz to tak było, ale Białasowi nigdy to nie pasowało, bo nie gryzło mu się to po prostu z lifestyle'em kogoś, kto robi rap, hip-hop, etc. Mieli, że zabycie w reklamach. Ja po to, żeby zarabiać pieniądze, nie będę się kurwa sprzedawać, nie biała. Miałem nawinąć wersy dla Red Bulla, ale jednak wolę nawinąć dla Beki. Jeśli raperzy to są święte krowy, pierdolę świętości i robię z nich steki. Ciągle... Spoko, spoko. Święte krowy, napierdalaję steki, nie? Type shit, wiesz co? No raczej prosty, wiesz co, skumania. Ale miał do Red Bulla nagrywać wersy? To chyba chodzi o ten Red Bull Santa Claus, to był Kukon i Oki, nie? Chyba o to chodzi. Wydaje mi się, że tam mógł dostać Białas zaproszenie. Ale jak widać, ten numer opowiada nam o tak naprawdę jego skrzynce pocztowej trochę. I o wszystkich ofertach, które miał i mógł zorganizować i wziąć udział. Ale on wszystko odbija, nie? Więc trochę mamy prywaty od Białasa, nie? Znamy jego skrzynkę pocztową i jego oferty pracy, kurwa, potencjalne. Fajne. Dla Beki. Jeśli raperzy to są święte krowy, pierdolę świętości i robię z nich steki. Ciągle udają, niech nie chodzą na gale popkillerów, tylko kurwa Oscarów. Na zdjęciach są tacy wystylizowani, że na mieście nie do poznania przez fanów. No kurwa, trochę, no jedzie z kurwami, nie? Tak bym powiedział. Trochę jest jazda z kurwami, tak szczerze. Rozkład jazdy jest znany przez Białasa, mi się wydaje, że jest taki kurwa uszczypliwy, nie? Wstał kurwa tą nogą i mówi, dobra, dzisiaj muszę kogoś powkurwiać, nie? I komuś pozamykać ryje. No i w sumie taki miał plan. Kurwa Oscaru, na zdjęciach są tacy wystylizowani, że na mieście nie do poznania przez fanów. Hip-hop je znowu zawołał, bo raperzy wchodzą do studio i o wersy proszą realizatora, tyle. Nie no, fajne. Znowu zawołał, bo raperzy wchodzą do studio i o wersy proszą realizatora. Tyle do powiedzenia, ma nowa szkoła. Pierdolą o czuchach jak influencerki, a co drugi kurwa to golas. A to jest prawda, no generalnie jakby zawód rapera, zawód kogoś, kto robi muzykę i tylko z tego żyje, jest już bardzo, bardzo wyginionym gatunkiem. Mało kto robi tylko muzykę i tylko na muzie i powiedzmy na płycie i swoim merchu zarabia. Wielu, wielu raperów, wiesz, bierze udział w reklamach, tu ten teges. No wiesz, nawet u Białasa w wytwórni SBM, kurwa, wiele osób ma jakieś tam deale lub byli gracze SBM, też mają jakieś tam takie kurwa rzeczy, nie? Więc w sumie też trochę można podpiąć, wziąć do tego worka ludzi, którzy po prostu są w jego wytwórni, też ich low-key disuje, bo wiesz, no, równie dobrze mógł Białas być zły o to, że nie wiem, wzięli męskie granie, Kasperczyki, co nie? Też są w SBM-ie, więc no Białas się nie pierdoli, jak widać. Wiesz, może słuchać tego kurwa jego pracownik SBM i mówi tak, ty kurwa, no mnie mówi. Nie, no jest taka szansa, nie wiesz o co chodzi, jakby it is what it is, nie? On przynajmniej jakby jest szczery w tym, no nie wiem, nie wiem ilu jest raperów tacy, którzy tylko się trzymają z płyty, z merchy, nie robią reklam, nie robią instastorek, nie biorą rzeczy, nie wiem, Pickers mi przychodzi do głowy, że odbija od tego totalnie i tylko zarabia z Health and Nature płytek, kurwa koszulek blues i z muzy, co nie? Tam nawet nie ma tak żadnej dystrybucji. A wielu, wielu raperów jakby trzyma się tego. Wydaje mi się, że chociaż, że Fałki jakoś nigdy reklamy żadnej nie robił. No chyba nie. Tak patrzę też po Anderze bardziej, nie? No Anderze w mojej głowie, no bo wypowiedzenie to nie jest Ander, kurwa. Dobra, nie jest, no niech ci będzie. Jeden z drugim. Fałki też w sumie nie, no. Fałki też odbijał.
Ciekawe te wersje są w sumie. Można bardzo dużo osób pod je podpiąć. Bo raperzy wchodzą do studio i o wersy proszą realizatora. Tyle do powiedzenia ma nowa szkoła. Pierdolą o czuchach jak influencerki, a co drugi kurwa to golas. Zamiast śpiewać kuku po po... Co drugi kurwa to golas? Jak coś jest ten goły, jak to nagrywam? Type shit. Jestem trochę goły, nie? Ale ja nie jestem raperem, nie? Więc mogę. Dolą o czuchach jak influencerki, a co drugi kurwa to golas. Zamiast śpiewać kuku popowe piosenki, obczajcie Polish Trap Tutorial. Aha, Polish Trap Tutorial. Film dokumentalny z poznania płyty Polon. Zaraz będziemy sprawdzać. Druga połowa 2024? Aha, bo jest już... Ja pierdolę, myślę, że 2023, nie? Ah, bro. NN. Ale oni coś mają z tymi podwójnymi literkami, zauważyliście? SBM FF Festival NN. Nie wiem, co to znaczy, jeśli ktoś to skminił, to dajcie znać. A ten NN mi się kojarzy, że jakby to był przytyk do jakiegoś rapera, że jest no-name'em. NN, bo NN się mówi no-name zawsze, nie? Ciekawy jest ten numer, według mnie fajne brzmienie. Drugi najlepszy, kurwa, z płyty, tak szczerze, nie? Że to jest na płycie. Ale po prawdziwy rap to jest drugie najlepsze, takie najbardziej, kurwa, konkretne. Wiesz, o co chodzi? I need mięso, you know? Ale nic mięso. Trzeba, kurwa, zrobić formę na czymś, nie? No, fajny ten numer, ale trochę, kurwa, mi się gryzie, tak szczerze. No wiecie, no Bizi ma w swojej wytwórni raperów i, kurwa, ziomali, co też biorą udział w reklamach. No chyba, że on też ich pierdoli równie od góry do dołu i nie popiera takiej akcji, tylko klepie je ktoś inny, powiedzmy, nie? To też jest możliwe, że on nie chciałby, żeby w jego wytwórni tak robili. Nawet tak mówi, mi się wydaje, low-key. Że, kurwa, wkurwia go coś takiego, jak ludzie tak robią, są influencerami reklamy. Nie wiem, no może to jest jego wytwórnia, ale on nie decyduje, tylko mówi, dobra, chuj to, róbcie, co chcecie, mnie to chuj obchodzi, nie? Nawet, no, powiem tak, mówi, no chuj to mam, no mi nie pasuje, ale se róbcie, nie? Może tak jest, może machnął ręką jak ojciec często w relacjach matka, dom, dziecko, ojciec. Często ojciec macha na takie rzeczy, mama, mogę coś tam? I pyta ty, no kurwa, spierdolaj. Wiesz, co chodzi? Może Solar jest mamą, a Diaz jest tatusiem. Type shit. Dobra, już kończę pierdolić. Dajcie lajka, suba i komentarz, jak wam się podobało i wbijajcie o północy za 20 minut na płytę na Twitcha. Czekam na was.